Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Wrzesień 1939, sierpień 44 to są... Poczekaj. Już. O fuj. No mówiłem, grudzień 80 to są... To są takie czarne plamy w historii tego kraju, chociaż z drugiej strony dni próby, dni wielkiego męstwa naszych rodaków, naszych obywatelek i obywatelek. I kogo? I obywateli. Ale no tak. Dni pamiętne na kartach historii dla nas wszystkich. Dni tak ważne, że nad ich istotą nie warto dyskutować. Dzisiaj jest pierwszy dzień kwietnia, dzień z pozoru radosny dla wielu Polaków. Dzień tak zwanych figli i śmichów chichów. Tak. Jednak dzisiaj, proszę państwa, jest to dzień, który zapamiętamy wszyscy na długo. Co się stało? Owo wydarzenie zapisze się w historii Polski nowoczesnej i będzie tą czarną plamą, która choć dzisiaj wydaje nam się niezwykle bolesna, jednak zostanie przez nas wszystkich zapamiętana jako ten wielki dzień. Miśku, tak? To jest ten dzień. O Jezu, to już dziś? W którym Adam Małysz skolił wąs. To dziś? Wzruszenie chwyciło mnie za to miejsce poniżej wąsów, czyli za gardło. W normalnych okolicznościach odśpiewalibyśmy hymn na stojąco. W normalnych okolicznościach zacytowalibyśmy prezydenta. Ale to nie są normalne okoliczności. To nie jest też żart. Już nie Adam ma! Adam Małysz! Straciliśmy wąsy! Goimy wąsy! Najpierw Łomnicki, potem 11 kilonny muchy, a teraz te wąsy! 1 kwietnia 2009 szoków! Szok! Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny w SC Rock. 16 minut po 8, pierwszy dzień kwietnia 2009. Ta wiadomość nie o wąchach nie była niestety żartem, proszę państwa. Wyobraża sobie kmicica bez wąsów. Wiesz co, zastanawiam się, co mogłoby przebić reklamę o tym, przepraszam, informację o tym, że Małysz Adam zgolił wąsy. No ja mam coś. Jest coś znacznie bardziej szokującego. No ja mam dwie. Słuchaj, no zadam ci prowokacyjne pytanie. No. Do czego może się przydać papież? Ale Jan Paweł. No to powiemy, oprócz tego, że mamy 700 pomników. No. Mój szok jest znacznie większy. Wiesz, jaki? No. Mamy reklamę 15 po... Nie. Wojewódzki Figurski. Wojewódzki Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. SS Rock. Ponieważ dzień dzisiejszy tak wyjątkowy, tak smutny, jak państwo słyszeli na samym początku, no bo jest tak jakby... wszystko niebezpieczne dla nas w sensie prasowym, bo żarty, które chce sobie robić prasa, są dla nas nie zawsze bardzo śmieszne. Przejdziemy do informacji prawdziwych. No. Szczególnie, że dziś nasza matka, nasza polska twarz, nasza ojczyzna pozbawiona została wąsów, jak donosi jeden z brukowców, Adam Małysz. Pozbawił się tego, co było takim dyfuzorem jego malutkim. Miejsce przebywania obecnych wąsów. Dyfuzorkiem, chciałeś powiedzieć. Jego wąsy, proszę państwa, wczoraj były widziane, jak wędrowały krakowskim przedmieściem. Radosne, spokojne, wesołe, szły do baru z Hubertem Urbańskim. Podobno przez moment wąsy widziane były na Jasnej Górze, gdzie podziwiały obraz czarnej Madonny. Adorowały podobno też ten obraz, ale obraz ani drgnął. Trwało to podobno krótko. Potem pod wąsem się uśmiechnęły i poszły dalej. Nie zostały wpuszczone do Pałacu Prezydenckiego niestety wąsy Adama Małysza. Potem wąsy się wielkim skandalem wsiadły do samolotu i niestety nie potrafiły go pilotować. Wąsy frunęły nad Gabonem, proszę państwa, spoglądając i gratulując szczęścia ludzi, o których wspomniał nasz prezydent. Potem wąsy poszły tam i stały tam, gdzie stało ZOMO. I z perspektywy wąsów uśmiechnęły się, bo pomyślały, Leszek też ma wąsy. Złożyły kwiatem pod grobem nieznanego żołnierza i tu los wąsów Adama Małysza urywa się, mili państwo. Ktokolwiek
ktokolwiek widział, ktokolwiek wie program Uwaga, gdzie mogą być? Proszony jest o kontakt z naszą redakcją pod wfmałpa.skrok.pl. Podajemy rysopis. Wąsy Adama Małysza, wiek 27-28 lat. Koloru kędzierzawego, w miarę proste, równo przycięte, widać, że świeżo zgolone. Od wczoraj małe kruszynki chleba oraz bułki bo wrocławskiej taką krupczatką trochę speszone, tak, murszałe. Ponieważ były widziane, proszę państwa, w Parku Ujazdowskim w Warszawie, istnieje podejrzenie, że zostały przechowywane pieczołowicie przez mieszkające tam łabędzie, dlatego jeżeli ktoś z państwa kiedykolwiek je zauważy, proszony jest o pilny kontakt. Podobno zostały także porwane. Niestety przez tę grupę, która porwała Krzysztofa Olewnika, w tej grupie jest Joanna Liszowska. Podobno wąchy przykręciła tam, gdzie Włochy już jej normalnie nie rosną. Podobno wąchy Adama Małysza na moment przyjęły na siebie misję zasłonienia diastemy Tomasza Karolaka, jednak ze względu na wyziewy alkoholowe zarzuciły tę misję. Te wąchy podobno mają poprowadzić program zamiast Moniki Richardson, którą za karę wyrzucono z telewizji, bo tańczy z facetem, który też czasami ma wąchy, jak się nie ogoli. To będzie program zatytułowany Urzekły mnie twoje wąchy. Czy te wąchy mogą kłamać? Chyba nie. Miałeś jakąś informację? Proszę państwa, do czego może nam być potrzebny papież? Michał, do czego tobie prywatnie potrzebny jest papież? Jan Paweł. Otóż nasza polska modelka Joanna Krupa, która bardzo często rozbiera się do aktów, powiedziała, że to właśnie on skłonił ją do tego, żeby się obnażać. Tytuł artykułu: Jan Paweł zmusił mnie do tego, żebym pokazywała gołą dupę. Wyznaje w wywiadzie, że... Naprawdę, to jest cytat, to nie jest żart. Jesteśmy posądzani o dosyć niskiego lotu żarty. To jest niestety cytat, proszę państwa. Ale to chyba firma Aprilis naprawdę jest. To nie, to jest wywiad. Jest, ona udzieliła informacji, że... Kto, tak? Tak, Joanna Krupa, polska modelka, że Jan Paweł tak chwalił człowieka, że człowiek jest piękny, więc ona chciała to pokazać. Ona jak Borut żegna się przed każdym wyjściem nago na wybieg? Za chwilę wrócimy i powiemy państwu, to jest prawdziwy ranking. Najgłupsze gwiazdy polskiego show biznesu. Wracamy do państwa. Wiesz, co jest? Za chwilę. Wiesz, co jest? Jesteśmy wysoko. Nie ma nas. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. Poranny WF. Jeszcze kolejną reklamę będę mi dawać. Jest reklama? Naprawdę. Nie ma reklam, no błagam cię. Ale naprawdę nasi pracodawcy dzisiaj na 1 kwietnia wymyślili całkiem dobre żarty. No. Najgłupszą polska gwiazda sonda, no są wstrząsające. Mogę powiedzieć, że jestem zdziwiony. Nie, czy mogłeś chwilę poczekać, bo my naprawdę mamy reklamę. Ale wiesz, że bracia Moczek mają razem mocną pozycję. Ale wiesz co, to jest ładne to, co powiedziałeś teraz. Bracia Moczek. Moczek? Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. SSSROK. Jak zauważył mój czcigodny kolega, mogę tak mówić o tobie na antenie chociaż. Dzisiaj zachowajmy powagę, albowiem dzień skłania do różnego rodzaju krotochwil, które nam się wcale dziś nie udzielają. Dzisiaj, proszę państwa, wszyscy próbują być zabawni. Żarty, które słyszeliśmy od samego rana w naszych zaprzyjaźnionych rozgłośniach, których nazwy nie wymienimy, bo jesteśmy zażenowani, są okropne. Ale wiesz co, trafiłem na okładkę niemieckiej gazety sprzed paru dni. Wiesz co? Niemcy też potrafią robić żarty? No, oni są jednym wielkim żartem Pana Boga. Mm-hmm. No wyobrażasz sobie, jak się można nazwać na przykład Stefan. Albo Adolf. Mm-hmm. Słuchaj, co należy zrobić? Jürgen. Wydaje się, że należałoby zrobić coś konstruktywnego, żeby zaistnieć na okładce. Otóż nie, Natalia Lesz jest, był rysunek, zwaliła sobie na głowę lustro. O Jezus, przez moment bałem się, że inaczej się skończy ten tytuł. Nie, lustro. I trafiła na okładkę i pomyślałem sobie, że to jest fajny, można by film o czym zrobić. Zgadnij, jaki byłby tytuł. No, lustrzanka? Nie, wystarczy zbić. Był taki bardzo ładny, nie? Zbity flash. Tak, kochaj i bij. Ja, przepraszam, zbity lesz chciałem tak, powiedzieć. Proszę państwa, ranking. Mówisz o rankingu, no bardzo cię proszę. No Michał, no od tyłu czy od przodu? Jak zaczynajmy powiesz? Od tyłu, ja zawsze dobrze wolałem od czekaj, tyłu. Od piąte, raz, dwa, trzy, cztery, piąte miejsce, tak? Proszę. Ranking najgłupszych gwiazd show biznesu. Miejsce piąte. Proszę. Miejsce piąte. Proszę. Rafał Maserak. O. Miejsce czwarte. Bracia Mroczek. Jak mówiłeś dzisiaj, Moczek. Bracia Moczek. No niestety. No proszę. Nasze dziecko trochę, nasz wychowanek. Misiek? Misiek, tak, 16%, miejsce trzecie. Ach. Miejsce drugie? No. Będę podpowiadał jak w teleturnieju? To nie jest nasz wychowanek, mam nadzieję. Nie, blondyn, przystojny, miał dziewczynę z różowym konikiem. 17%. Jakimowicz Jarosław. Tak, miejsce drugie. Brawo.
No i teraz miejsce pierwsze. Uf. Proszę Państwa, w rankingu najgrzu... I to nie jest żart, to jest ranking plejada.pl. W rankingu najgłupszych polskich gwiazd z ilością 23% zwyciężyła kobieta, wokalistka, narzeczona tureckiego potentata od Jasminek. Kto? Małgorzata Andrzejewicz! Szok! Szok! To my nie będziemy już prezentowali rankingu, obiecaj mi. Nie. Ułożyłem krótki dwuwiersz a propos naszego tematu. Troszeczkę powiązanego naszego tematu. Mm-hmm. Ból i tragedia. Głód jak w piąty dzień postu. Pragnienie, łaknienie, tęsknienie do polskiego zarostu. Czas skończyć pierwszokwietniowe pląsy. Zaginęły Adasia Wąsy. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. No dzisiaj, proszę Państwa, mamy trochę mętlik w głowie i poważny dylemat od samego początku, albowiem... Bo cóż tak naprawdę wzrost 193, waga 87, mówię tutaj o człowieku, o którym mieliśmy zrobić audycję, bo na usta, a usta, umówmy się, to jest ta szpara pod wąsami, na ustach trafił, kiedy strzelili mu nasi gola. Mówię tu o królu Arturze Borusu I. Proszę Państwa... Mieliśmy się nim zająć dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy poświęcić naszą audycję człowiekowi, który do tej pory był symbolem narodowym, jednak przez wpuszczenie pewnej szmaty, no niestety zdegradował się w oczach naszych i zresztą nie tylko, bo jego wartość taka światowa, rynkowa spadła o 6 milionów jeden funtów. Jeden z największych fanów Jana Pawła, Artur Borus, człowiek, który rozpętał na Wyspach wojnę religijną, podobno chce założyć własny kościół arturiani. Nie mają się nazywać, mają czcić bramkę, poprzeczkę oraz siatkę. Myślę, że jedyne co w tej chwili, w tej sytuacji może uratować Artura Boruca, to zapuszczenie tych wąsów, które zapodziały się gdzieś na twarzy Adama Małysza, wiesz? No miejmy wszystko, nadzieję. Jest to taki ekwiwalent i symbol wielkości Polaka. Teraz, kiedy granice Wałęsa, zniknęły. Wałęsa, Józef Piłsudski. No właśnie, wymieńmy znanych wąsaczy, na przykład, no, nie wiem, Kaja. Co? Kto? Przepraszam, kto znany wąsaczy, no. O chleb! Tak, znowu działa. Ty, wpisałem w Google wąsy. Nie zgadniesz, co wyskoczyło. Osama Bin Laden, Putra i Doda. A no właśnie, Putra, ale Putra jakoś tak na bakier z tymi wąsami jest, bo on je raz zgala, rozumiesz, a raz zostawia. Oscar Wilde, mój ulubiony mistrz paradoksu, nie miał wąsów kiedyś, niestety. Że on był wąsy, gejem, geje nie noszą wąsów. Wąsy noszą geje, tylko gdzie indziej. Są to cudze wąsy, to jest taki fetysz, tak no, drażnią. Wiesz, to, Oscar Wilde powiedział, ale tylko, daj mi skończyć. To tylko wygląda jak wąsy, oni po prostu zawsze są przybrudzeni, wiesz? Ale tam? Na brązę. Proszę Państwa, Oscar Wilde, mistrz paradoksu, powiedział, że wąsy są elementem tragicznym ludzkiej twarzy. Rzeczywiście, jak się patrzy na Putrę... Jak się kakaana pijesz, to zawsze potem dostają. Fusy to się nazywa, nie wąsy. Taki proszę Państwa, może, jak to mówi Michał w swoim szowinistycznym, bolszewickim językiem, zajudzimy piosenką. Proszę bardzo, oto proszę Państwa piosenka, która co prawda traktuje tylko połowę naszego dzisiejszego tematu przewodniego. Serio, ale jakże chcesz poznać i wymownie. Chcesz poznać naukową definicję? Bardzo proszę. Jeden z dwóch pasm włosów składających się na zarost mężczyzny. To ja już wolę Gracjana. A tu Boruca szalala, a tu Boruca tralala. Między młotem a kowadłem okazał się być dziwadłem, bo czasem pecha w życiu się ma i nic się nie układa. Więc cóż zrobić miał, wpuścić gole sobie dał. Teraz Ben Hacker jest na niego zły, do domu jest odesłany. Już nie będzie bronił polskiej bramki i go puściły jego fanki. Co teraz zrobić ma? Kto mu szansę jeszcze da? On przecież źle nie chciał, tylko pecha wtedy miał. Artur Boruca szalala, Artur Boruca tralala. Między młotem a kowadłem okazał się być dziwadłem, bo czasem pecha w życiu się ma i nic się nie układa. Więc cóż zrobić miał, wpuścić gole sobie dał. Tak to w życiu jest niestety, nie zawsze są tylko sukcesy. Czasem się też nie układa i z rąk piłka też wypada. Co teraz zrobić ma? Kto mu szansę jeszcze da? On przecież źle nie chciał, tylko pecha wtedy miał.
A tu w bawruca sialala, a tu w bawruca tralala. Między młotem a kowadłem okazał się być dziwadłem. Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Boruca! Coś niesamowitego! Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W SROK. Proszę Państwa, no mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem w związku z faktem ujawnienia przez fakt dzisiejszy, iż Adam Małysz pozbawił się wąsów i zrobił to sam. Proszę Państwa, był kiedyś taki film Znikający punkt, który można odebrać jako Vanishing Point. Tak, pewnego rodzaju metaforę, pewnego rodzaju uproszczoną, ale alegoryczną opowieść o kryzysie społeczeństwa, nie amerykańskiego, każdego, w kryzysie wartości, kryzysie ideałów, do których zmierzaliśmy. Kiedyś chyba Cyrankiewicz powiedział, że ręka, która zostanie podniesiona na wąsy, zostanie przez naród odcięta. My się zastanawiamy, czy Państwa, to już jest kryzys. Dzień, na co liczyli ci ludzie? Dzień z pozoru wesoły, dzień z pozoru błahy okazał się być dniem bardzo poważnego kryzysu i tragedii narodowej, o której nie mógł nie wypowiedzieć się nasz prezydent Lech Kaczyński. Proszę Państwa, to będzie wypowiedź, czy to już jest kryzys? Na co liczyli ludzie? Na co liczą ludzie, którzy... Z tego miejsca przypomnijmy. To jest tak, jakby ukraść czarną Madonnę. Przypomnijmy z tego miejsca, proszę Państwa, Adam Małysz zgolił wąs. Mamy do czynienia z elementami kryzysu. To może spowodować działania zupełnie odwrotne od tych, których można byłoby się spodziewać. Zaapelować o uznanie tego faktu i wyciągnięcie wniosku, zanim nie będzie za późno. Raz chciałbym jeszcze to powtórzyć. Zanim nie będzie za późno. Dziś jeszcze za późno nie jest, ale jutro może być. Te słowa zostały wypowiedziane jeszcze w momencie, kiedy Adam Małysz ogłosił, że zgoli swoje wąsy. Dzisiaj niestety jest już za późno, dlatego jako naród musimy wyciągać konsekwencje już teraz, już wiemy, dzisiaj. Wiemy, że Rada Gabinetowa zamknęła się z prezydentem w pomieszczeniu, bo oczywiście pozamykali okna, bo boją się, że te wąsy wpadną i po prostu znowu będzie jakiś skandal. Jedno nieopatrzne słowo po angielsku. Jakie jest wąsy po angielsku? Mustasz, prawda? Jedno słowo mustasz i już. Dzwońmy. Dzwońmy, Michał. Wyobrażasz sobie się, jak siedzą teraz, obradują, te wąsy leżą na środku tego wielkiego okrągłego stołu. I oni tak mówią: wąsy, coście narobiły. Wielkieście uczyniły pustki w domu moim. Amen. Drogie malutkie wąsy, tym obcięciem swoim. Pełno was, a jakoby żadnego włoska nie było. Proszę, dobrze, mamy połączenie, dobrze. Słucham. Dzień dobry pani. Dzień dobry. TVN24 się kłada, Tomasz Sekielski. Czy to jest miejscowość Wąsy? Tak. Proszę pani, mamy taką gwałtowną informację, dosyć, to nie jest żart, bo dzisiaj jest 1 kwietnia, więc wszyscy sobie robią żarty. Proszę pani, ja połączę z Andrzejem Morozowskim, on pani opowie, o co chodzi. Andrzeju? Halo? Słucham. Dzień dobry pani, Andrzej Morozowski z tej strony, TVN24, kłaniam się. Proszę pani, za chwileczkę wchodzimy na żywo na antenę. Bardzo bym prosił, żeby pani udzieliła nam odpowiedzi na kilka nurtujących w tej chwili. Przepraszam, proszę się nie rozłączać. Dzień dobry, witamy na antenie TVN24, Andrzej Morozowski. I Tomek Sekielski. Proszę państwa, skandal ze znikającymi włosami, wąsami pod dolną wargą Adama Małysza trwa. Jesteśmy w tej chwili na linii z sołtysem miejscowości Wąsy. Halo? Na żywo połączenie. Dzień dobry pani, halo. Halo? No niestety pani nabrała wody w usta. Poczekaj, spróbujmy jeszcze raz uzyskać połączenie. Proszę państwa, ja przypomnę, Kraków, a właściwie miejscowość pod Krakowem. Jest ciepły, choć mroźny poranek. Adam wychodzi, staje na progu, setki fleszy rejestrują, a ekipy telewizyjne rejestrują. Sygnał płynie do satelity. Jest nasz reporter Maciej Knapik, z którym będziemy łączyć się za chwilę. Maćku, czy ty jesteś przygotowany? Maćku? Dobrze. No niestety wąsy, proszę państwa, w tej chwili nie chcą się z nami połączyć. Będzie to pierwsze. Komentarz na żywo, poprosimy sołtysa miejscowości Wąsy, który... Po raz pierwszy w telewizji TVN24 i w radiu SK Rock łączymy się z wąsami na żywo. Jeżeli ktoś słyszał z was rozmowę z wąsami... 2, 2, 7. Proszę. 2, 5, 9. No niestety. Podaję kod. Myślę, sfrustrowana pewnym działaniem, podyktowanym... Halo? Proszę państwa, być może jednak chwilą. Halo, no tak, proszę bardzo. Proszę, nagrajmy się. Andrzeju. Proszę pani, bardzo nas dziwi pani niepatriotyczna i nieobywatelska postawa. To tak, jakby pani się spakowała 1 września i opuściła kraj w 1939 roku. Trzeba walczyć. Nie rzucim wąsów, skąd nasz ruch? A już za chwilę w naszym studio Omena Mensa opowie o pogodzie na najbliższe 24 Omeno, godziny. Omeno, jak ty radzisz sobie ze zbędnym zarostem? Omena?
Poranny wojewódzki i figurski. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SC Rock. In this conversation I informed him open and honestly that I will not use him for the match for Wednesday versus San Marino. The match versus San Marino will be between Savuska and Fabianski. Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Borusa! Coś niesamowitego! Szkockie media donoszą, że doszło między wami do bójki. Potwierdzisz czy zaprzeczysz? Pomidor. Mhm. Rozumiem, że ewentualny siniak pod okiem to samo, tak? Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem skąd te siniaki. No nie ma o czym dyskutować, naprawdę. Nie jest po jednej z temat do dyskusji. Ten cicho mówiący człowiek, którego dosłyszeć raczej nie można, jest, proszę państwa, pogrążony, tak jak większość Polaków w dniu dzisiejszym, w bardzo poważnej żałobie i zadumie, albowiem Adam Małysz zgolił wąsy. Nie ma się więc czemu dziwić, że Artur Boruc mówi tak zwanym półgębkiem i nie ma ochoty udzielać wywiadu. Proszę państwa, Berhaker przed chwilą mówił, że mieszka w hotelu Marina, tak? Bo on coś mówił, że Marina. No jeszcze raz przeanalizujmy ten dźwięk, proszę bardzo. Po tym, jak dowiedział się, że Adam zrzucił wąsy, zdecydowałem się, że nie powołam nowego składu reprezentacji Polski na mecz San Marino. Mecz zostanie odwołany ze względu na prawdopodobną żałobę narodową, którą dzisiaj być może obwieści prezydent. Że na stadionie flagi będą spuszczone do połowy, a na fladze po środku zostaną przyczepione symboliczne polskie wąsy, którymi będą przeozdobione również bramki zarówno drużyny wiodącej, jak i przeciwników. A cała trybuna, czyli liderek, zapuszczą dzisiaj wąsy. Czyli liderek będzie machał wąchami zamiast pomponami. To zdanie na końcu, że on wąsów nie zamierza zapuszczać, bo nie jest Polakiem, no jakby po raz kolejny potwierdził, że Leo Benhaker jednak pozostanie na zawsze obcym Holendrem w tym. Rekonstrukcja wydarzeń, proszę państwa, faktów jest taka. Rano 1 kwietnia, i to nie jest żart, na ganku swego domu w Wiśle pojawił się całkowicie nagusieńka twarz. Przepraszam, mi to nie przychodzi. Adama Małysza, nie wiem, proszę państwa, co spowodowało ten szaleńczy krok Adama Małysza. Prawdopodobnie to, proszę państwa, tak zwana szmata Boruca, czyli ta piłka, którą puścił samobójczo do bramki, spowodowała pewną frustrację, pewien taki impuls żałoby, złości, mieszanki. To jest po prostu takie zapuszczenie białej flagi pod nosem. Takiej bezsilności. Puśćmy dźwięk o tym, czy można zrekonstruować wąchy. Do zgolenia wąsów. Przepraszam bardzo, jaki dźwięk? O, też wąchy można zrekonstruować. Masz taki. Mamy taki dźwięk? No masz, tak. Naprawdę? Tak. A jak on się nazywa? Rekonstrukcja wąchów. Wąchy. Rekonstrukcja. Proszę bardzo. Zrekonstruować to nie, znaczy w sensie, że co odtworzyć, czy zrobić na podobieństwo, tak? No czy zrobić mogę na podobieństwo, oczywiście. Nie wiem, czy nie mam podobnych wąsów, chodzi o kogoś na Adama Małysza przerobić, tak? Tak mi się to się robi wąs i się go przykleja. To właśnie nie odpowiednio sobie. To wszystko, prawdziwego włosa wąs. Jeżeli chodzi o włosy, włosy są skręcone, że tak powiem, na tak zwaną krepę. Wiąże się włosy na tiulu, później się je troszeczkę modeluje i są gotowe do przyklejenia. Z tego miejsca, proszę państwa, podkreślmy, że nie interesuje nas zapuszczenie przez Adama Małysza nowych wąsów. My chcemy wąsów, tych historycznych polskich wąsów, które patrzyły na nas z lotu ptaka, kiedy on szybował 100 metrów, 120, 140, 160. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SC Rock. Niechaj ta piosenka zespołu Kaiser Chiefs będzie upamiętnieniem tego, jakie były wąsy Adama Małysza. Czyli grube, 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 grube. 9:45. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki i figurski. Poranny Który zawodnik najbardziej panu zaimponował, panie prezydencie? Ale dobry był także nasz bramkarz Artur Wolfsbach.
No, Artur Borubar, dzisiaj może trochę lepiej znany jako Artur Boruc, przeżywa ciężkie chwile, chwile kryzysu, proszę Państwa, który no tak naprawdę udziela się nam wszystkim dzisiaj w związku z nowym wizerunkiem Adama Małysza bez wąsów. Na pierwszej stronie Faktu dzisiaj możecie Państwo podziwiać tę nagą twarz, polską nagą twarz. Ozdobo twarzy, wąsy pokrętne, powstaje na was ród zniewieściały, dworują sobie dziewczęta wstrętne. Od dawnej Polek dalekie chwały. Gdy pałasz cudze mierzył granice, a wzrok marsowy sercami władał, ujmując w ten czas oczy kobiece, Bożek miłości na wąsach siadał. Adam Mickiewicz. Adam do wąsów. Małysz padł. Nie mając wąsów, nie jest już tym samym Adamem Małyszem, którego podziwialiśmy, którego kochaliśmy w swoje, proszę Państwa, oburzenie. Również werbalizuje pan prezydent Lech Kaczyński. To, co zrobił Palikot, to jest przekroczenie kolejnej granicy. Zdaje się, że to jest ta wypowiedź. To, co zrobił, to jest... O, to jeszcze raz zapowiedzmy, proszę przekroczenie Państwa. Kolejnej granicy. To jest wypowiedź zmartwionego, bo jak wiemy, od jakiegoś czasu prezydent się nie denerwuje, tylko się martwi. Zmartwionego prezydenta na temat ogolenia. To jest tak, jakby ktoś naszego polskiego orła wyrwał mu z dupy pióra, no. Jestem wstrząśnięty tą informacją, która mnie została na lotnisku. No, chciałem wyrazić wyrazem najgorszego współczucia wszystkim członkom rodzin. No, to prawda, tylko pani Małyszowej. No, ale też jest córka. Wiesz, że to dziecko dzisiaj nie poszło do szkoły? Jest rodzina. A dziwisz się? Tak. A dziwisz się? Zawsze miało wtorniście wąsy. Stanąć naprzeciwko tego tłumu małych dzieci z Gdzie są wąsy, tatusia? No. Gdzie są wąsy, tatusia? Gdzie są wąsy? Puść, co powiedział prezydent o tym akcie jeszcze. Tracę głos. Proszę. To, co zrobił, to jest przekroczenie kolejnej granicy. Kolejnej granicy, której dotąd nie przekraczano. I tu jeszcze jeden apel do premiera, do Donalda Tuska. Otóż, jeżeli premier obecnego polskiego rządu jest dżentelmenem, to powinien z tej sytuacji wyciągnąć ostateczne wnioski. Jeżeli ich nie wyciągnie, to znaczy, że słowa pana Palikota są także jego słowami. Ale ja mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, że tak nie będzie. I chciałem także wyrazić nadzieję, że Platforma Obywatelska będzie jednak partią Gowina, a nie Palikota. Bo to jest ważne dla polskiej demokracji, dla Polski i nie ukrywam, to jest ważne także dla nas. Ale to może nie wszystkich musi interesować. To jest przede wszystkim ważne dla polskiej demokracji i ważne dla Polski. Powiedzmy z tego miejsca od razu, że podobno Janusz Palikot jest posądzany o to, że kupił owe wąsy na nielegalnej aukcji internetowej. Znaczy w ogóle powiedzmy to, Michał, że Palikot jest podejrzany o to, że urządza od paru tygodni walki, nielegalne walki wąsów. Walczy... Krwawe i bezlitosne walki. Wąsy Putry, do którego za chwilę zadzwonimy. Marszałka Putry, tak? Tak, walczyły, marszałka. Proszę Państwa, pokonały wąsy Bielana, teraz, dlatego Bielan nie ma wąsów. Do niego zadzwonię. Dobrze, teraz. Krzysztof Putra, prawda? To Krzysztof Putra, tak? Nie, on się Krzysztof nazywa czy Dionizy? Nie no, błagam cię, Krzysztof. On jest senator, poseł, czy kim on jest? Poseł, wystarczy poseł. Jak nigdy nie wiadomo, co powiedzieć, to można powiedzieć, panie pośle. Marszałek chyba Putra jest. To jest takie, wiesz, trochę obelżywe z jednej strony, a z drugiej strony bezpieczne. Przełączył nas. Chyba. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, czy to jest asystentka pana Putry? Nie. Proszę pani, bo dzwonimy sobie wąsów. Pan Putra obiecał nam taki malutki wycinek wąsów, bo to był taki ostatni testament. W geście patriotycznym, tak. Ponieważ dzisiaj, proszę pani, no, dzień witamy szokującą informacją o tym, że Adam Małysz zgolił wąsy. I dlatego prosimy pana Krzysztofa w takim, jak już mówiłem, akcie patriotyzmu o drobny datek, który by złożył się na ten polski wąs. Polski, symboliczny, zasłużony. Czy może pani przekazać marszałkowi, że pan Kalinowski dał? Nawet pan Oliniczak powiedział, że dał. Tylko weźmie spod pachy trochę. Ja rozumiem, że to jest żart prymaaprylisowy. Proszę pani, no, czytała pani prasę? Świetnie. Świetnie. Proszę pani, proszę, obiecał proszę, też Jarosław Kaczyński, tylko jemu nie rosną. Proszę sięgnąć do dzisiejszej prasy poranej. Czy pani jest również w stanie ofiarować włos do tego polskiego wąsa? Nie, proszę pana, nie, niestety wąsów nie noszę. Ale wie pani, to może być dowolnie wybrany włos, naprawdę. Jeden malutki kędzior dla ojczyzny jest wielkim gęstym. Zbierajcie wąsy, to bądźcie konsekwentni, zbierajcie wąsy. Dobrze, jak pani ma na imię? Violetta. Pani Violetto, niech pani się nigdy nie zmieni w Villas.
Nie, nie, nie. Dziękujemy bardzo. I nie goli broń Boże na przyszłość. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Niech pani się zapuści. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki. Poranny Może przypomnij, może przypomnij, o czym rozmawiamy dzisiaj, ponieważ niechcący znowu wyszła nam patriotyczna audycja. Proszę państwa, nie wiemy, czy to jest kwestia łapówki. Nie wiemy, czy to jest kwestia tego gazu, który ten guzowaty, tłoczy. Wiemy, że dzisiaj Hanna Smoktunowicz-List postanowiła poprowadzić główne wydanie wydarzeń z wąsami. Nie będzie do tego nawiązywała, nie będzie akcentowała. Po prostu te wąsy będą jednym wielkim krzykiem rozpaczy. Bez zarzucania włosów, bez skupiania uwagi na sobie, na obuwiu i stroju swoim, tak, ze smutną twarzą, tak jak tego dnia, kiedy opuścił nas jeden z największych Polaków, tak i dzisiaj, proszę państwa, Hanna List zachowa powagę oraz wąs. Była taka piosenka Stracić kogoś, czerwonych gitar, kiedy on tam śpiewał Straciłem ciebie, matko. Ja myślę, że my wszyscy gdzieś żyliśmy jak to kruchy chleba pod tymi wąsami. Proszę państwa, obok największych Polaków, takich jak nasz prezydent, o Arturze Borucu i jego tragedii związanej z pozbyciem się przez Adama Małysza wąsów, opowiada Jarosław Jakimowicz. Ja myślę, że tak. Po pierwsze, ludzie kochają niepokornych, tak? Takich się pamięta, a Boruca będą pamiętać to długo jeszcze. Znowu z drugiej, trzeciej strony, Masarakowi też wybili w szybę w samochodzie i tu jakoś nie ma opowieści, czy to zrobili świadkowie Jehowy, czy ktośkolwiek inny. Znaczy, ja osobiście myślę, że to jest trochę jakby dorabianie jakby jakiejś takiej ideologii. Media lubią taki dym, a Artur lubi prowokować, bo jest niepokorny, no jest... A w tuż Boruca szalala, a w tuż Boruca tralala. Między młotem a kowadłem okazał się być dziwadłem. To, proszę państwa, słowa Gracjana Rostockiego na temat Artura Boruca, który tak bardzo zdewaluował się przez moment w oczach naszych, powodując tak ogromne pustki w sercach naszych, podobnie jak i w sercu Adama Małysza, który w akcie rozpaczy pozbawił się wąsów. Proszę państwa, było wiele takich opok, dobrze mówię? Dobrze. Twierdza Marzinota, linia Marzinota, nie wiem, czy pamiętasz. Linia, nie twierdza, błagam cię. Linia Marzinota, wiesz, łuk triumfalny, skrzyżowanie Goworka i Westerplatte. Westerplatte. No i te wąsy też padły. Czwórkami do nieba szły. Głęboka myśl. Wąsy z Westerplatte. Poseł Kalinowski. Dobrze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan poseł Kalinowski? Tak. Radio Tok FM się kłania. Witam serdecznie, Mikołaj Lizut. Czy pan może nam poświęcić dosłownie 2 minuty? Prowadzę obrady. Panie pośle, mamy do pana... Jedno pytanie, proszę. Króciutką prośbę. Pan dzisiaj być może już zapoznał się z... Halo, tak. Czy pan się zapoznał z prasą poranną dzisiaj? Halo, panie pośle. Prowadzę obrady. Czy pan słyszał o dramacie Adama Małysza? Po prostu chodzi nam o głos wsparcia ze strony polityków. Ale słyszy pan, co ja do pana mówię? Tak. Co pan mówi, panie pośle? Prowadzę obrady. Ale czy pan w tej chwili mówi półgębkiem? To proszę zatrzymać auto i wysiąść, po prostu. To niech pan spojrzy w telewizję, to się pan... U mnie leci, proszę pana, klan w tej chwili, to jest rzeczywiście... Panie pośle, czy to, że pan zgolił wąsy, to jest również ten akt rozpaczy patriotyzmu? Poczekaj, u mnie jest lot to. Ty, Kalinowski kręci kulkami. Ale bez wąchów! Poranny wojewódzki i figurski. Co już od rana do 10:00 Rok. 9:33, ważny temat, bliski niczym koszula sercu, temat, który jest trochę nieaktualny i nieobecny, ale przywracamy go dzisiaj do życia. Proszę państwa, już Ewa Demarczyk śpiewała, nie wiem, czy pamiętasz, Michał, przed laty. Gdzie są wąsy z tamtych lat? La, na, na, na. Zaraz zadzwonimy, proszę państwa, do niewątpliwie najważniejszych obecnie żyjących wąsów państwa, RP. To niesamowite, bo Krzysztof Kamil Baczyński przysłał nam szybkiego maila wysłanego z iPhone'a. Ojczyzny twarz pokryła się wstydliwym pąsem. Już nie świeci dziś, nie pysznie się wąsem. Dziękujemy ci, Kamil. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to wąsy były, synku, czy ci serce pękło? Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w SC Rock. Ja
Borus no niewątpliwie ma pewne problemy, trudny okres w jego życiu teraz. Być może rzeczywiście ktoś inny powinien stać w bramce, ale też rozumiem, że Fabiański akurat jakiś tam wirus go złapał, więc dlatego Borus bronił. I pechowo też trochę, że ta piłka akurat, no pierwsza bramka to rzeczywiście niepotrzebnie tam wybiegli, ale druga bramka, no chciał kopnąć mocno, ta piłka się podbiła, inaczej jakaś tam była nierówność. No wiadomo, że przy takiej presji, przy takim napięciu mógł jak gdyby zablokować dwoma nogami, no zabezpieczyć i może później, no chciał od razu kopnąć tak z takiego półwoleja z tego, ale podskoczyła krzywo, no wie pan, mamy chyba jeszcze jakieś szanse. Ja ogólnie staram się być optymistą w życiu i pozytywnie wszystko komentować. U nas wielkie larum i wszyscy krytykują. Przyleciałem wczoraj do Warszawy, rozmawiałem z Olafem Łubaszenką w samolocie. Ja myślę, że ta krytyka jest zbyt duża i zbyt ostra. Nie jest aż tak źle. To wstrząśnięty tą informacją, która mnie została na lotnisku. No, chciałem wyrazić wyrazem najgorszego współczucia. No, rzeczywiście współczucie tutaj musi być najgorsze, bo proszę państwa... To jest, wiesz co, no, znaczy kiedyś było tak, że te symbole narodowe polskie emigrujące gdzieś za granicę traciły na wartości. Mm-hmm. Nie przyznawaliśmy się do nich, tłumacząc je jako pewien wybryk natury, przejaw tego zgniłego kapitalizmu, który mamił dobrych ludzi, dobrych Polaków. Dzisiaj no, jesteśmy w tych najgorszych chwilach nawet razem z nimi, chociaż pozostają za granicą. Oczywiście mówisz o nich, o Wąsach. I tak też w kontekście tej informacji wypowiadał się nasz prezydent Lech Kaczyński. Proszę państwa, nie wiem, czy Hubal, czy Sikorski, czy Piłsudski, podobno już jest specjalna komisja, która będzie ich schumowała i sprawdzała, czy tamte wąsy są, czy tamte wąsy też nie postanowiły wyjść, ujść i stoczyć, no umówmy się, no w siedzibie Palikota nielegalną walkę, bo wiemy, że są podejrzenia, Palikot że po prostu... grobu generała Sikorskiego powrócił niekompletny, bez wąsów. Tak, że podobno te wąsy, podobno widziano tego, Gębarowskiego z tymi wąsami, wiesz? No, tak, no, tak. Naprawdę? No, ty znalazłem dobrą wiadomość. Wiadomo, że Szymonie wytrze. Ale Lecha Wałęsa dzwoni. Już? Dobrze. Dobrze. Tok FM. Tak. Jacek Żakowski. I? Dzień dobry, Mikołaj Lizut, Radio Tok FM. Jacek Żakowski, dzień dobry. Witamy panie, pana serdecznie. Proszę pana, dzwonimy w sprawie tej tragedii, która związała się z Adamem Małyszem i to nie jest żart przymowa preplisowy. Od razu mówimy, nasze radio nie jest skłonne do żartów. Zostawiamy to Radiu Pogoda czy Radio SK. Czy jest jakaś szansa, żeby rozmawiać z panem prezydentem? Tak. Powiedzmy po 10 parę minut, bo w tej chwili jest zajęty. Czy pan nie mógłby w tej chwili przekazać słuchawki dosłownie na kilka słów, ponieważ nasza audycja w tej chwili trwa do godziny 10 właśnie. No niestety. Krótkie zdanie ze strony pana prezydenta. Nie dam rady. A w jakim miejscu zostajemy pana prezydenta? W Gdańsku jest, w kościele. No, mam taką prośbę. Po pierwsze chcieliśmy pogratulować wystąpienia w Auli Uniwersytetu Gdańskiego, ale po drugie chcielibyśmy poprosić o komentarz, albowiem skończyła się pewna epoka ludzi sierpnia 80, dla których wąsy były tym, czym i rokes dla współczesnej młodzieży. Mhm. Proszę pana, IPN się chce tą sprawą zająć, a jak wiemy, prezydent ma troszkę inne zdanie na temat IPN-u. My oczywiście, wie pan, tutaj jesteśmy ludźmi sierpnia i sympatyzujemy z panem prezydentem. Jak pan skomentuje tą stratę Adama Małysza? Czy pan może jakoś wypowiedzieć, czy pan rozmawiał z prezydentem na ten temat? Nie rozmawiałem jeszcze. Mówię, w tej chwili jest zajęty. A czy zwrócił pan uwagę, że prezydent Lech Wałęsa jakoś zmarkotniał dzisiejszego poranka po przeczytaniu porannej prasy? Czy miał pan takie wrażenie? Nie. Proszę pilnować prezydenta, żeby on też nie zrobił takiego szalonego kroku, żeby nie zgolił wąsów, bo no, nie chcielibyśmy zobaczyć twarzy symbolu Polski po prostu nago. Jasne. Obieca nam pan? Proszę zadzwonić. Dobrze. Tak, po 10 będzie pan miał wtedy. Dobrze. Łączność. Więcej komentarzy na ten temat na antenie Radia Tok FM już po godzinie 10, jak państwo sami słyszeli w rozmowie z osobistą obstawą prezydenta Lecha Wałęsy. Jacek Żakowski i Mikołaj Lizut. Za chwilę naszym gościem będzie major Dobrzański Hubal, który opowie, jak walczył wąsami z okupantem. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki. Poranny Sprawa załatwienia sprawy Borusa powinna troszeczkę inaczej wyglądać, gdyż jeżeli zawodnik jakiś wygrywa, prawda, zapraszany jest na konferencję prasową, jest tym bohaterem. Ja myślę, żeby pomóc Arturowi, to myślę, że nie zrezygnowanie z jego udziału w obozie, na przygotowaniach do Kielc, ale powinna być konferencja prasowa i Borus gdyby oświadczył, że będąc teraz nawet bramkarzem numer 3, pomagam swoim kolegom Załusce i Fabiańskiemu, na pewno byłoby to inny oddźwięk. Można powiedzieć, pozwolenie na wyjazd borusowy, jak gdyby to było wskazanie, to jest jego wina, nie jest z nami, psuła atmosferę.
Wielki borucowy wyjazd. Tą atmosferę niestety rzeczywiście spalanie gazy Artura w szatni dawało się zauważyć. Proszę państwa. No to w tym momencie, czyli pan Ciekanowski, który no, umówmy się, nie szczędził słów krytyki dla Benhakera i bardzo słusznie, prawda? To jest Piechniczek, ten Ciekanowski, to jest ten sam, czy to nie? To jest Piechniczek Ciekanowski, tak, on ma na imię Piechniczek. Słuchaj, znalazłem gościa, który ma wąsy, twój kumpel. No mów. To jest jedyna rzecz, którą on ma, bo wygląda... Który mój kumpel? Jan Wróbel, dziennik. To nie jest... To on wąsy. Małe wąsy. Smutne wąsy. Bez uśmiechu. Jan Wróbel. Słuchaj, mam wiersz od Adama Warzyka przyszedł. Bez tej miłości nie można żyć. Mieć serce puste jak orzeszek. Gdy tylko zgolił wąsy, znikł uśmiech z twarzy Węgierek, Francuzek i Czeszek. Dziękujemy. Proszę państwa, ten akt złej woli, który popchnął do samobójczej bramki Artura Boruca, czyli zgolenie przez Adama Małysza wąsów. Artur powiedział, że będzie z każdym kolejnym utraconym wąsem, a Adama spuszczał gole. Odbił się bardzo szerokim echem w świecie artystycznym, również zagranicznym. Pierwszy. Talking Heads napisali piosenkę And She Wąs. Tak. Zespół Queen zadedykował Adamowi Małyszowi piosenkę I Wąs Born to Love You. Tomasz Lis zmienił imię do nazwisko z Tomasz Lis na Tomasz Mustasz. Na Tomasz Wąs właśnie. Sophie B. Hawkins, Them If I Wish I Wąs Your Lover. Emil Wąsacz, proszę państwa, podobno od rana używa depilatora żony. Ale zupełnie Stewart, do czego innego. I Wąs Only Joking. Jest naprawdę całe mnóstwo, proszę państwa, aktów takich wsparcia i poparcia, które mimo wszystko są protestem. Dlatego, że chociaż rozumiemy Adama, to jednak boli nas to, że pozbawił się najsłynniejszego polskiego zarostu. Z Izą Małysz, która mówi, że od rana Adam ma bardzo wysoką gorączkę, podobno jego organizm zareagował szokiem, jest przeziębiony, pod wąsem ma 43 stopnie podobno. Przypomnijmy, proszę państwa, bardzo ostrą i stanowczą reakcję prezydenta Lecha Kaczyńskiego na ten, no powiedzmy sobie wprost, samobójczy akt Adama Małysza. To, co zrobił, to jest przekroczenie kolejnej granicy. Kolejnej granicy, której dotąd nie przekraczano. I tu jeszcze jeden apel do premiera, do Donalda Tuska. No ten premier, ten apel już był jakby na tyle ostry w wypowiedzi, że nie powinniśmy go w tej chwili emitować. Proszę państwa, fundusze europejskie w tej chwili zbudowa autostrad zostaną przesunięte na rekonstrukcję wąsów. Podobno Leszek Czajka, słynny fryzjer gwiazd, powiedział, że on sam jest w stanie z włosów Niny Terentiew, które zbierał, kolekcjonował od lat, ukręcić fantastyczne włosy. Nina gubi włosy. Gubi włosy. Podobno jak jedzie z Warszawy do Wałbrzycha, to trasa wygląda, bracie, jakby taka szać była. Wielki kosmaty pająk. Który, o którym kombi już śpiewało dawno. Kogo dzwonimy? Do biura rzeczy? Biura rzeczy. Do CIA. Dobrze. Dobrze. Proszę. Dzień dobry, czy to jest biuro rzeczy znalezionych? Nie. Wydawnictwo Jagiellonia. Kto? Wydawnictwo Jagiellonia. Jak to wydawnictwo Jagiellonia? Znaleźliśmy w Krakowie, tak? Tak. Proszę pana, znaleźliśmy ten numer, bo mamy bardzo ważną rzecz. Tutaj rodzina, dziecko płacze, Iza jest załamana. Chcielibyśmy zgłosić, jakby pan mógł tę sprawę popchnąć, bo... Gdzie to mam popchnąć? No do biura rzeczy znalezionych. Znaczy, nie mam pojęcia, jak tam dzień dobry panu Martenka z tej strony, witam pana. My staramy się tę sprawę wyjaśnić, halo, od samego początku, ale... Jakby ten smutny ton pański rzeczywiście potwierdza, że jest zatroskany tym losem. Dobrze, to może od razu dzwonimy w takim razie do instytucji... Do IPN-u? Nie, do Watykanu. Dobrze, dzwonimy do Watykanu, proszę państwa, że zginęła relikwia w Polsce. Zginęła. Pamiętasz? Nie, pamiętaj, że chcemy przekazać w akcie dobrej woli. Wiatr, który wiał w betlejemskiej stajence. Bardzo cię proszę. I szczebel z drabiny, która się śniła świętemu Jakubowi. I to jako trzeci element. 5, 7. Mustasz, jak jest po włosku? Święty Franciszek, oczywiście do Koryntian. Napisał, już pisał, tylko ten, kto za wąsem pójdzie. Tą, którą kroczył wcześniej wąs. Tak. Na koniec puścisz piosenkę o Arturze, dobrze? Bo cię zaudycja Artura. Proszę, receptura? Receptura? Un Polako, from Polonia dzwonimy. Czy pan mówi? Buongiorno, we would like to speak to papa. We calling from Poland. Un attimo. Si, grazie. Si, okay, si, no, si. Dobrze, list, teraz po niemiecku. Czyli z papą. Guten Tag, grzecznie, z szacunkiem. Nie mów po angielsku, to masz z szacunkiem mówić. Ja będę tak, mówił. Proszę bardzo. Guten Tag. Pani mówi po polsku w tej chwili. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, witamy panią bardzo serdecznie. Proszę pani, no w tej chwili jako nasze stowarzyszenie chcielibyśmy... Brata Adama stowarzyszenie powiedzieć. Brata Adama M. Chcielibyśmy przekazać w jakby akcie dobrej woli, takiego pozdrowienia dla Ojca Świętego. To, co w tej chwili mamy najdroższe dla nas Polaków. Kiedy można by złożyć taką relikwię i żona by trafiła do ojca Benedykta?
To znaczy... Bo mamy taki poświęcony autokar i on by pojechał. Tak? To znaczy w jakim sensie? Droga... Wszystko, co jest dla Ojca Świętego, tak, można przekazać w prefekturze Domu Papieskiego. To jest przy Bramie Spiżowej, Portone di Bronzo. Jak się ulica nazywa? Bramy Spiżowej? Brama Spiżowa to jest Portone di Bronzo. Porta di Bronzo. Jak się stoi na Placu Świętego Piotra i się patrzy na Bazylikę, po prawej stronie jest tylko jedno, jedyne wejście, tak, gdzie trzeba przejść przez kontrolę. Jak się przejdzie przez kontrolę, zaraz po prawej stronie żeby ta relikwia gdzieś tam nie zapikała. Żeby nie było problemu. Proszę pani, bo my mieliśmy na lotnisku ostatnio, że nam ten radar puściły i ta relikwia tak wyblakła i zaczęła siwieć i nie chcielibyśmy, żeby to poddawane było promieniom. Rozumiem a to panią. Nie ma tam takich promieni. Aha, no to tam dobrze. Takich, to absolutnie, to ludzie wszystko dają. Żadnych szkodliwych fal. Absolutnie, to by było niesensowne. Czyli polscy pielgrzymi, jakbyśmy przywieźli, mogliby też oglądać, tak, te relikwie? Byłoby tak, że ona byłaby wpisana tak jako taki nasz dar. To znaczy, w jakim sensie? Kiedy państwo zamierzają przyjechać? To byśmy tutaj może wtedy porozmawiali w tej chwili z Ojcem Świętym, żeby ustalić jakiś termin, kiedy możemy przyjechać. Tym bardziej, że... Można tak porozmawiać. Nie da rady, nie może podejść do telefonu. Absolutnie. Nawet w takiej sprawie, w naszej sprawie istotnej dla nas, albowiem mamy... To znaczy, takie sprawy załatwia się przede wszystkim pisemnie. Pisze się prośbę i tak dalej, dlatego, że to decydują nasi przełożeni. To, że my rozmawiamy, to tylko dlatego, żeby wyjść państwu naprzeciw, jeżeli chodzi o język. Oj, ale takie jest nam sprawy, bardzo że miło. Załatwia się po prostu. Pani bardzo dobrze mówi po polsku, naprawdę. Jak jestem Polką. Jesteśmy. Aha, pani jest Polką. Pani jest Polką. No więc jak to zrobimy? Czy państwo napiszą po prostu... Bo tutaj kolega mówił, żeby włożyć te wąsy do koperty, ale mogą... Przepraszam. Niech będzie pochwala. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF.